Hi, Malik. Best regards from Poland. My name is Anna Kalinka. I'm a scientist and I work at the University of Szczecin in Poland. I have a PhD in biology and I do research in the field of genetics. In this difficult time of coronavirus pandemic, I would like to share some knowledge with you. First of all, besides well-known genetic code, which is constant and stable during our lives, there exists the second code. It is called the epigenetic code. Epi means above. So it is above genetics, and hence it should emphasize how important it is. In the genetic code, in our DNA, all the proteins needed by our bodies are encoded, either structural or functional, like enzymes or antibodies. But it is the second code, the epigenetic code, which determines which gene is expressed and to what extent, more or less. Epigenetic code is nothing but some chemical modifications of the DNA in proteins, which are bound to DNA into a specific structure called chromatin. The pattern of these modifications is very complicated. Different combinations of these chemical moieties regulate in appropriate direction the genetic code. What is the most important? In contrast to genetic code, epigenetic code is strongly influenced by the environment. Environment in wide meaning. For example, what we eat, what we think, how long we sleep, how active we are, if there are any toxins in our food or in the air we breathe. You can influence your epigenome by your lifestyle, spiritual practice, diet, etc. It means that we have a huge impact on the functioning of our bodies and thus on health. Thanks to the appropriate lifestyle, we can avoid many diseases. Just imagine, half of all cancer cases are because of epigenome dysfunction, not only mutation in the DNA. There exist many scientific proofs that whatever we do in every minute of our lives can significantly affect the expression of genetic information and thus the functioning of our body, its health or disease. Moreover, a pregnant woman has a huge impact on the health of her child and even grandchild. The bad or good influence depends to great extent on you. So keep in mind that external and internal environmental stimuli can modify the epigenetic profile of a gene, directly influencing its expression and ultimately, for example, immune system. The epigenome connects the genome with the environment and determines its functionality. So many elegant studies have been performed to analyze the influence of different environmental factors. First of all, I would like to say about diet. Diet is a very important factor. There is even a discipline called nutrigenomics. We study what type of food and which nutrients are necessary for the maintenance of appropriate epigenome patterns and hence for health. Remember, diet is extremely important. There are many nutrients that should be present in our diet. Therefore, varied healthy food has a positive effect on health.
Avoid highly processed food. Avoid sugar. Do not eat spoiled food contaminated with toxins. Try to reduce wheat flour, because the protein of wheat has a bad influence on the immune system. Diet should be based on vegetables, fruits, and grains. You can supplement some vitamins if your diet is not varied enough, especially vitamin C, D, and foliate. Very important for our immunity system are bacteria, which normally exist in our intestines. If the composition of the bacterial flora is disturbed, or there are too few bacteria, we can be very susceptible to diseases. Therefore, it is worth supplementing good quality probiotics for a longer time. For these bacteria, food fiber is important, so eat vegetable food that is rich in fiber. The second factor are physical exercises. It has been shown that even 20 minutes a day of physical exercises have a positive influence on the second coat and thus also on the immunity system. Moderate exercises such as swimming, yoga, tai chi, dancing are best. Happiness hormones are released thanks to the exercises, and they reduce the stress level, which is one of the worst factors which negatively influence our minds and bodies. And that's why the last factor which I'm going to tell you about is stress. It is very important negative factor. It has a huge negative impact on the epigenome, functioning of the whole organism, including the immune system. And especially the long-lasting stress is worst. It causes deregulation of the whole organism. Stress hormones have a destructive effect on the body. The immune system is significantly lowered, and there are unfavorable changes in the second coat. Thus, you should do whatever you can to avoid stress. Breathing exercises are very powerful. Contact with nature is calming and healing. Be positive. Don't worry about the things over which you have no influence. Avoid people with negative attitude. They are very toxic and can poison your mind first, and therefore your body. But the best medicine for stress is, of course, meditation. Practice meditation regularly. I can assure you that there are many scientific proofs that meditation has significant positive influence on our epigenetic code, physiology, and hence our health and well-being. Following the teaching of our beloved Sadhguru, we work not only on our spirituality, but also on our body and health. Wish you all the best. Atma Malik. Mieszkam w Kołobrzegu, miejscowość nadmorska, największe uzdrowisko w Polsce. Jestem z wykształcenia fizjoterapeutą, ale również terapeutą manualnym, chiropraktykiem, osteopatą. Interesuje mnie również ajurweda i medycyna chińska. Tym, czym się zajmuję na co dzień, to zajmuję się pacjentami, szczególnie szukającymi pomocy w usprawnieniu swojego ciała, a szczególnie kręgosłupa, jak również poszukujących spokoju, relaksu, odstresowania.
I to czynię na zajęciach jogi, bo jestem również nauczycielem jogi. Chcę się z Państwem podzielić wycinkowo swoim doświadczeniem, które już wynika z praktyki ponad 30-letniej w moim zawodzie fizjoterapeuty. Mianowicie zaburzenie równowagi, która jest przyczyną choroby. Mam na myśli równowagę między ciałem fizycznym, ciałem psychicznym, energetycznym, naszym umysłem i naszym duchem. Bez względu na to, na jakim poziomie następuje zaburzenie tej równowagi, jesteśmy na drodze do rozwijającej się choroby. Dzisiaj w całym świecie mówimy głównie o COVID-zie, o wirusie. Mówimy o tym, że należy się szczepić powszechnie, bo to jedyny sposób na to, żeby podnieść swoją odporność, zachować swoją odporność i tym sposobem zdobyć, no jak gdyby tarczę obronną, ochronną przed zakażeniem. Ale my bardzo często z powodu informacji, która do nas trafia, między innymi o wirusie, powszechnej informacji, tak jakby inna choroba już na świecie nie istniała, nasz umysł podlega pewnego rodzaju traumie. Nasz umysł zaczyna żyć w stresie, w lęku, w obawie. Często podejmuje różne próby walki. A to niestety bezpośrednio jest przyczyną tego, że istotny, odpowiedzialny nerw błędny, który wychodzi z poziomu naszego rdzenia przedłużonego i w zasadzie jest odpowiedzialny za całe nasze zdrowie, za nasze narządy wewnętrzne, za nasze zachowanie psychiczne, za nasze stosunki międzyludzkie, za nasz spokój umysłu. Jeżeli informacja powodująca lęki, strach obciąży, zablokuje szczególnie brzuszną część nerwu błędnego, no to nasza odporność siłą rzeczy spada. Nerw błędny wychodzi z poziomu rdzenia przedłużonego. Jeżeli przestaje jego część brzuszna funkcjonować właściwie, to możemy powiedzieć o pewnego rodzaju upośledzeniu naszych narządów wewnętrznych, szczególnie obszaru gardła, szczególnie układu oddechowego, serca, ale również mięśni przykręgosłupowych w pobliżu głowy tym bardziej, czyli mięśnie czworoboczne, dźwigacz łopatki, mięśnie mostkowo-bojczykowo-słupkowy, mięśnie nadgrzebieniowy. A to są mięśnie, które powodują, że nasz kręgosłup, bardzo często szyjny kręgosłup podlega zablokowaniu. Szczególnie kręgi przyczaszkowe, krąg atlas i obrotnik. Jeden poziom, drugi krąg szyjny, jeden poziom niżej. Te kręgi są powiązane poprzez nerw błędny z mięśniami podpotylicznymi, które ustawiają naszą głowę. Oddziałują również w połączeniu z nerwem jedenastym, nerwem czaszkowym, z mięśniami, o których wcześniej powiedziałem. I wtedy następuje ogromna sztywność i w obszarze naszego karku, w obszarze naszej głowy. Głowę mamy pochyloną najczęściej, wysuniętą do przodu i zrotowaną. Wynika to z zablokowania, z rotacji, ze skręcenia tych najwyższych kręgów przyczaszkowych. I wtedy wyłącza się z działania właściwego nerw błędny. Jeżeli tak następuje, to w zasadzie jesteśmy na równi pochyłej i nasz stan zdrowia z dnia na dzień może się pogarszać, a tym samym nasza odporność. Więc ja u siebie w gabinecie i w kontakcie ze wszystkimi ludźmi, którzy również przychodzą do mnie na zajęcia jogi, staram się ustalić diagnostycznie, stosując metody kliniczne, metody zaczerpnięte również z Ajurwedy, badając puls, badając obłożenie języka, badając
również energię na poziomie czakramów i nadi, czyli kanałów energetycznych, gdzie jest pierwotne źródło zaburzonej równowagi. Te testy, które są takim podstawowym sposobem, żeby poczynić samo jak gdyby ocenę swojego stanu, sprawności nerwu błędnego, są wcale nieskomplikowane. Zasugeruję, spróbujcie to Państwo wykorzystać w swoim życiu, obserwując między innymi swoje gardło. Należy szeroko otworzyć przed lustrem usta, jamę ustną i spojrzeć głęboko w gardło. Będziecie Państwo postrzegać tam po środku, głęboko w wejściu do gardła, taki języczek, taki zwisający po środku języczek. Jeżeli okaże się, że on się odchyla na prawo albo lewo, to oznacza, że gałęzie, które unerwia nerw błędny, te gałęzie nerwu, które są dźwigaczem naszego podniebienia, nie działa właściwie, bo języczek będzie przesuwał się na prawo albo lewą stronę. Ale to również ten test prosty już sugeruje, że kręgi przyczaszkowe, atlas i obrotnik są zrotowane, zablokowane. I to w fizyczny sposób utrwala upośledzenie nerwu błędnego. I powiązane z nerwem błędnym inne nerwy czaszkowe, 5, 7, 9, 11, które z kolei odpowiadają za nasze mięśnie klatki piersiowej, za nasze ustawienie głowy, za nasze obciążenie tętnic kręgowych, czyli również przepływ krwi do mózgu. Jeżeli mamy zablokowane kręgi przyczaszkowe, najczęściej objawia to się przyspieszonym pulsem, przyspieszonym oddechem, płytkim oddechem, ale również bardzo często jest powodem nadciśnienia. To w codziennej praktyce, jeżeli manualnie usuwam te blokady, przed i po zabiegu mierzę właśnie ciśnienie, puls, zawartość tlenu w hemoglobinie, czyli tak zwaną saturacja, dzisiaj bardzo modne określenie, powszechnie używane, to te parametry natychmiast ulegają zmianie. Nerw, o którym wspomniałem, jeżeli powoduje napięcie mięśni przy kręgosłupie szyjnym, czyli i czworoboczny, i dźwigacz łopatki, i mostkowo-bojczykowy-sutkowy, powoduje, że nasza głowa przemieszcza się do przodu i pozbawia również optymalnej pracy górnej części naszych płuc. Wpływa również na pracę naszej przepony, czyli cały nasz układ oddechowy, nasze płuca nie pracują optymalnie. A dzisiaj przecież przy chorobie wirusa, przy COVID-zie, ten najbardziej ekstremalny, zagrażający naszym życiu objaw to jest właśnie choroba płuc. To jest degeneracja tkanki płucnej. To jest zanikanie pęcherzyków płucnych. To jest bardzo ciężki stan chorobowy. Więc ja sugeruję Państwu, żebyście próbowali, jeżeli nie jesteście w stanie dokonać samooceny, jak funkcjonuje Wasz nerw błędny, żebyście Państwo szukali pomocy diagnostycznej. Tutaj oprócz tego podstawowego testu jesteśmy w stanie sami również ocenić, badając palpacyjnie swoje mięśnie czworoboczne, czy jest różnica w napięciu tych mięśni. Jeżeli która ze stron jest bardziej miękka, a inna bardziej napięta, to znaczy, że ten jedenasty nerw czaszkowy i również błędny, który są w powiązaniu neurologicznym, potwierdza nam być może właśnie ustawienie naszego języczka. Ale jeżeli położymy się również na plecach i będziemy się starać, żeby nasze nogi były stabilne i nikt nie był w stanie je ruszyć na prawo albo i lewo,
I przy takiej próbie ktoś wam bliski pociągnie za stopy złączone nogi na prawo i nogi na lewo, może się okazać, że z jednej strony nie jesteście w stanie na jedną stronę utrzymać swoich nóg. To również świadectwo, że nastąpiła rotacja kręgów szyjnych górnych i obciążony jest część brzuszna nerwu błędnego. Na to jest kilka sposobów, żeby mobilizować ten nerw, rozluźnić mięśnie i stworzyć stan bardziej optymalny. Czaszkowy i również błędny, które są w powiązaniu neurologicznym, potwierdza nam być może właśnie ustawienie naszego języczka. Ale jeżeli położymy się również na plecach i będziemy się starać, żeby nasze nogi były stabilne i nikt nie był w stanie je ruszyć na prawo albo i lewo, i przy takiej próbie ktoś wam bliski pociągnie za stopy złączone nogi na prawo i nogi na lewo, może się okazać, że z jednej strony nie jesteście w stanie na jedną stronę utrzymać swoich nóg. To również świadectwo, że nastąpiła rotacja kręgów szyjnych górnych i obciążony jest część brzuszna nerwu błędnego. Na to jest kilka sposobów, żeby mobilizować ten nerw, rozluźnić mięśnie i stworzyć stan bardziej optymalny, zrównoważony. Pokażę podstawowe ćwiczenie, tak zwane pierwsze podstawowe ćwiczenie mobilizujące nasz nerw błędny i tym samym rozluźniający obszar odcinka szyjnego kręgosłupa. Można to czynić na leżąco, ale również tak jak ja teraz na siedząco. Należy złożyć dłonie w taki koszyczek, ustawić z tyłu na czaszce, naciskać głową w odczuwalny sposób i cały czas trwać naciskając około 2 minut. Przez minutę naciskając kierujemy oczy swoje w prawą stronę. Zawieszamy je tak jak ja teraz na łokciu, bez mrugania, bez ruszania gałkami ocznymi. Trwamy przez minutę. Możemy sobie liczyć swoje wdechy. Około 20 wdechów to jest minuta. Po czym po minucie, nie zwalniając ucisku, wracamy oczami do centrum i po chwili kierujemy oczy, zachowując ucisk, napieranie na dłonie do lewego boku, na przykład na lewy łokieć. I trwamy również minutę. Po minucie ucisk pozostaje, z oczami wracamy do centrum i po chwili rozluźniamy wszystkie mięśnie. Po tym ćwiczeniu możemy sprawdzić sobie ponownie, jeżeli nasz języczek w gardle był przesunięty na prawo czy lewo, może się okazać, że zmobilizowanie poprzez nerw wzrokowy w połączeniu z nerwem błędnym poczyniliście zrównoważenie, odblokowanie, poluzowanie również kręgów przyczaszkowych i uwolnienie tego upośledzenia części brzusznej nerwy. Proszę Państwa, należy pamiętać, że ten nerw jest odpowiedzialny ogólnie za nasze zdrowie. Za nasze zdrowie fizyczne. On unerwia nasze płuca, nasze serce, ale również narządy wewnętrzne, układu trawiennego, przeponę i niżej inne. Jeżeli ten nerw nie będzie optymalnie funkcjonował, jeżeli nie będzie towarzyszył w równowadze części grzbietowej nerwu błędnego, to zawsze będziemy narażeni na szereg przypadłości chorobowych. To jest podwyższone ciśnienie, to są bóle głowy, to jest zmęczenie, to jest po nocy przespanej również odczuwanie pewnej apatycznego stanu. To może być problem z zasypianiem. To może być szybko męczące się oczy. To prowadzi do stanów również
psychiczny poprzez często zablokowanie ajni czakry, czakramu trzeciego oka, czakramu gardła i czakramu serca i przez to zaburzenia również potencjału energetycznego. W takim sytuacji i nasz mózg, nasz umysł tworzy niepokój, lęk, agresję albo stany bardzo apatyczne, zobojętnienia, prowadzące do depresji. Więc z własnego doświadczenia ja swoim pacjentom zawsze namawiam, apeluję, uczę i zapraszam między innymi na zajęcia jogi, gdzie każdy ma, w zależności od swojego stanu zdrowia, dobrane asany, dobrane ćwiczenia oddechowe, pranayama, relaksacja i każde zajęcia kończą się medytacją. W grupie terapeutycznej tak zwanej u nas każda medytacja ukierunkowana na atmę, na głos duszy, poprzedzona jest medytacją stymulującą, równoważącą czakramę, czyli tak zwana czakromedytacja. Przed każdymi zajęciami w większości mierzymy testem kinezjologicznym, jaki jest poziom nierównowagi w czakramach i po zajęciach, po pranajamie, po medytacji okazuje się, że jesteśmy w zupełnie innym potencjale energetycznym, samopoczuciu, oddechu, że wracamy do równowagi. Więc asany głównie warto ukierunkować w tym trudnym okresie, motywując się, że dbamy głównie o odporność, otwierające naszą klatkę piersiową, stymulujące nasz czakram serca, ale również czakram gardła i czakramy trzeciego oka i korony. Bo te czakramy trzeciego oka i gardła bezpośrednio wiążą się z kręgami, które mają wpływ na nerw błędny. Do tego, jeżeli zastosujemy nie tylko na zajęciach, ale w domu, pranajamę angażującą naszą przeponę, mięsień przepony, oddech oczyszczający kapalabhati, jeżeli włączymy pranajamę mobilizującą, wyrównującą naszą energię w pingali idzie, naszych kanałach oddechowych, to będziemy móc pobudzać nasz organizm, albo tam, gdzie jesteśmy w stanie utrwalonego czy rozwiniętego stresu, nadpobudliwości, wyciszać. Warto wiedzieć, że pranayama, w zależności którym kanałem, którą dziurką oddychamy, może właśnie oddziaływać w sposób pobudzający bądź w sposób wyciszający. To samo dotyczy przy problemach snu, przy różnych czynnościach dnia codziennego, czy przy pracy nad tym, żeby likwidować objawy obniżonej odporności. To mamy asanę dobraną, ukierunkowaną, mobilizującą kręgosłup. Mamy pranajamę, która powoduje naszą kondycję energetyczną, nasze ciała astralne, doprowadzając do pełnej sprawności. I relaksacja i medytacja zadba o to, żeby będziemy mieć poczucie, że nie wszystko od nas również zależy. Żeby poprzez koncentrację na atmie, na duszy, poprzez więź również ze swoim sadguru, ze swoim nauczycielem duchowym, możemy czuć wspomaganie, wsparcie, radę, współistnienie w zachowaniu równowagi ciała, umysłu i duszy. Chciałem tylko jeszcze dodać,
że to, co bezpośrednio przez odcinek szyjny kręgosłupa upośledza nasz nerw błędny poprzez negatywne, straszne, powodujące lęki informacje w obrazach, w słowach, w przekazach innych i rotujące nasze kręgi przyciaskowe, to również na ustawienie naszego kręgosłupa w zrotowanym zakresie w górnej części może mieć wpływ dolna część naszego kręgosłupa. Czy nasza miednica nie jest zrotowana? Czy nasz kręgosłup jest w skoliozie? Czy musi się ratować, kompensując krzywizny wyżej? Przystępując do autoterapii, do zabiegania, żeby mieć zrównoważone ciało poprzez symetrię kręgosłupa i odpowiednią energię, warto mieć kontakt z dobrym nauczycielem, terapeutą. Życzę powodzenia w przyswajaniu wiedzy, która nie tylko jak szczepionka, ale używając ćwiczeń oddechowych, medytując, stosując zioła, chociażby kurkuma, imbir, odpowiedni sposób sodę, będziecie Państwo w stanie, podobnie jak ja, i adepci współdziałający na zajęciach jogi i moi pacjenci, w pełnej kondycji fizycznej, psychicznej, umysłu i spokoju ducha. Tego serdecznie życzę. Namaste. Atma Malik. Malik. Mam na imię Hania. Z zawodu jestem lekarzem stomatologiem i pracuję już w zawodzie ponad 30 lat. Chciałabym z Wami podzielić się swoim doświadczeniem w tych bardzo dziwnych czasach próby. Myślę, że to jest próba dla nas wszystkich, żeby zachować postawę równowagi i spokoju. Ciężka próba. Jakoś trzeba temu podołać. Ja sobie bardzo pomagam codzienną praktyką, swoją sadną. Ponieważ jestem osobą praktykującą i uczącą jogi, a ostatnimi czasy moje zainteresowanie skierowało się przede wszystkim do jogi dźwięku, czyli nadjogi, dlatego swoją sadnę rozpoczynam od praktyki ze śpiewem. Śpiewam arti albo bhajan. Medytuję i wykonuję również prostą praktykę z nadjogi. Polega ona na wibracji mantry om z uwagą na ciało, a dokładnie na trzy punkty w ciele. Ta praktyka nazywa się praktyką trzech punktów. I dźwięczę dźwięk om,
jest to jednocześnie również i praktyka oddechowa. Moja uwaga wtedy kieruje się do pępka, do punktu serca i do punktu w środku głowy, tak zwanego punktu szyszynki. Jestem pod wrażeniem, jakie efekty w sobie czuję po praktyce. Zachęcam wszystkich do śpiewania, ponieważ śpiewając oczyszczamy i podnosimy nasze niskie wibracje, a taką na pewno niską wibracją w tych czasach jest strach i lęk. Pracuję z emocjami, bo ta praktyka właśnie tak czyni. I odkrywam w sobie różne pokłady lęku. Ale nie żyję tym lękiem. Nie żyję tym strachem. Jest to pewien stan, który jest we mnie i który wiem, że przeminie. On nie jest na stałe. Więc taka prosta praktyka, czy to będzie śpiew, czy to będzie modlitwa, pokazuje mi i jednocześnie buduje we mnie tą postawę spokoju, tą postawę równowagi. Inną ważną rzeczą jest niepodążanie za tymi negatywnymi informacjami, które nas bombardują z każdej strony. Ja nie muszę wiedzieć, ile jest zachorowań, ile osób zmarło. To są liczby, które nas mogą bardzo przytłoczyć. I staram się nie podążać za tymi informacjami. Raczej szukam pozytywnych informacji, jak mogę wzmacniać swój organizm, jak mogę odcinać się od stresu. I widzę, że bardzo dobrze na mnie działają spacery. Kontakt z naturą. Kontakt ze świeżym powietrzem. Ważny jest również ruch. Nawet jeśli jest to spacer na świeżym powietrzu, czy praca w ogródku, bardzo dobrze działa na umysł. Zwracam również uwagę na to, co jem. Jaką ma wartość to jedzenie. I wybieram rzeczy zdrowe, to znaczy nieprzetworzone. Staram się kupować świeże warzywa. I zwracać uwagę, w jaki sposób również spożywam swój posiłek, będąc wdzięczna za to, czy to ktoś przygotuje, czy jestem w stanie sama przygotować posiłek dla rodziny. Myślę, że ważne jest takie dzielenie się informacjami i może przekazywanie sobie chociażby słów zrozumienia. Na pewno bardzo istotną rzeczą jest uśmiech, ponieważ
odszukiwanie w sobie i łączenie się z tą energią radości, która budzi się w sercu, tu, gdzie rodzi się również zaufanie do drogi, którą nam chce pokazać dusza, dołączenie się z naszym wewnętrznym ja. Na pewno pomaga radość i uśmiech na twarzy. Tego Wam wszystkim życzę, byśmy się tym uśmiechem dzielili i zachowali spokój w sercu. Atma Bali. Atma Malik. My name is Magdalena. I'm a medical doctor during my ophthalmologist residency in Poland. In my daily routine, I'm helping the people to recover from their disease. My doctor is the Sadhguru Atma Malik Mauli. I will tell you about a real medicine for all humans. The one who is the beginning and the end of all existence, he appears in the form of the Sadhguru. It is impossible to describe in a words how much the Master sacrifices for us in every corner of the universe at every moment. Being one with the Master while meditating is the most effective medicine that heals us at all levels and keeps us healthy every day. The only meaning of our existence is meditation of Atma, which is Sadhguru's mission while he's being on the earth. Oh Sadhguru, I carrying you in my heart. I bending my forehead down to your lotus feet. I'm grateful. Thank you for the life you have resurrected in me. The meaning of my existence is devoted service that I offer to you. Let your will be done, Lord. Let your will be done, Lord. Let your will be done, Lord. You, Lord, are my only doctor. You, Lord, are my only doctor. You, Lord, are my only doctor, at whose feet I lay my whole life.
Atma Malik Mauli heals anyone thirsty to take advantage. Of his recommendations, meditation, fasting, and devotional service. But the effectiveness of the therapy depends on the implementation of Atma Malik Mauli recommendations. Silence, fasting, meditation, and devotional service. Living without sleep, still awareness, night meditation. What is the dark of the darkness for all beings? Is it time for awaking for Vishvatmak seeking the light of knowledge? The source of a healthy life is a meditation. But that works by the grace of Sadhguru. Nowadays, the real problem is not a virus, but our consciousness. We lost our true identity and started to fear that we will die. Our soul is immortal, never die. Everyone left body in some day, but our soul never die. As a medical doctor who spends a lot of time to studying the medical books, I urge to everyone to abandon all world knowledge and give their life to lotus feet of the Sadhguru. We have to surrender at the feet of who know the truth. We have to forget about everything and concentrate in our heart only of Him. We must let go all thoughts away. The only way to be safe is feel love in heart. The only way to be strong is meditate and remember who we are. The only way to return to home is to have a guide, support from Sadhguru. As a medical doctor, I have only one recipe for all human beings. Remember. Remember. Remember who you really are. Remember that God loves you so much. You are a child of God. Offer your life in the service of the Sadhguru. Be peace. Be grateful for everything. And love all humans being. Mary Gurudev. Mary Gurudev. I offer these flowers of my faith at your feet. Whatever I have, you have given to me, and I dedicated it all to you. I have no love,
nor do I know you. I don't even have the strength to worship you. But this mind of mine, this body of mine, my every atom is dedicated to you. You are the only one in my heart and in my thoughts. You are the one who I call out to. Now, make me your instrument. All I am, I offer to you. Atma Malik. Atma Malik. Atma Malik. Mam na imię Wojtek. Z wykształcenia jestem rolnikiem i naturopatą. Mam na imię Ida. Z wykształcenia jestem biologiem, konsultantką totalnej biologii i też naturopatką. Jesteśmy istotami wielopoziomowymi i mamy w sobie 7 centrów energetycznych, które odpowiadają za nasz stan duchowy, emocjonalny i fizyczny. Chcielibyśmy się podzielić z Wami własnymi doświadczeniami i po kolei przeanalizować, o co w tym wszystkim chodzi. Zaczniemy od czakry podstawy, od centrum energetycznego, które odpowiada za to, co się z nami dzieje na poziomie fizycznym, jak sobie radzimy. Jest to obszar związany z naszą codziennością, z naszą sferą materialną. I tak jak to wygląda na planie fizycznym, tak się to później realizuje w naszym ciele. Czakra podstawy to jest nasz dom. To jest nasza przestrzeń, gdzie fizycznie istniejemy. My uważamy, że dla zachowania zdrowia i pełnej równowagi ogromnie ważny jest kontakt z naturą. Ogromnie ważny jest kontakt z przyrodą, praca w ogrodzie, chodzenie na spacery, produkowanie własnej żywności, korzystanie z dóbr, jakie natura nam daje w postaci ziół i nie tylko. To jest gwarancja dobrego działania i funkcjonowania czakry podstawy. Nawet jeśli mieszkasz w mieście, to niech to będzie fajnie zorganizowana doniczka na balkonie i odpowiednio wybrane ekologiczne produkty z półki w markecie. I zachęcamy do tego, żeby te wybory były jak najbardziej przemyślane. Jeszcze tylko dodam, kontakt z ziemią przepięknie nas uziemnia i ładujemy się dobrą energią od ziemi, oddając z kolei to, co jest niekorzystne również do ziemi. Kolejną czakrą jest czakra sekretna i tutaj ważna jest nasza relacja z najbliższymi, żebyśmy umieli po prostu żyć w zgodzie i w uczuciu z tymi,
których mamy na co dzień wokół siebie. Myślę, że czas z pandemii jest czasem ogromnej wdzięczności za to, że został nam ten czas dany do pogłębiania tych relacji. Jesteśmy ze sobą od 30 lat i wiem, jak ogromnie ważne jest zdrowa i szczera i prawdziwa relacja. Także miejmy ogromną wdzięczność za ten dany nam czas. Kolejną czakrą to jest czakra splotu słonecznego. Tutaj jest ważne, żebyśmy umieli właściwie dobierać to, czym się odżywiamy, co nas wspomaga, unikać produktów, które nam mogą zaszkodzić. Jako naturopaci zalecamy wręcz do oczyszczań, czyli naszego ciała. Czakra sekretna to są nasze wszystkie organy wewnętrzne. Od ponad 20 lat zajmujemy się oczyszczaniem całego organizmu. Teraz ten czas wiosenny jest wspaniałym czasem na oczyszczanie wątroby. Oczyszczona wątroba to zdrowe ciało, to zdrowa krew, która odżywia cały organizm. Jesteśmy już po 4 oczyszczaniach tegorocznych. Wierzcie nam, jest to przepustka do zdrowia. Nie chorujemy od ponad 20 lat i każdemu, kto u nas się pojawia, z całego serca to polecamy. Czyli tutaj mała poprawka, czakra splotu słonecznego, inaczej mówiąc, zdrowa jelita, zdrowy człowiek. Kolejną czakrą jest czakra serca. Tutaj ważne jest, żebyśmy zadbali o radość na co dzień i taką szeroko pojętą, bezwarunkową miłość. A tutaj ogromnymi pomocnikami są zwierzęta. Jak ktoś nie potrafi sam z siebie znaleźć się w radości, wystarczy przytulić się do psa, pogłaskać kota. To jest bezwarunkowa miłość. Te zwierzęta nas tego uczą, a my, będąc w ich radości, w ich przestrzeni, automatycznie znajdujemy się w polu serca, które jest cudownym, wspaniałym, promieniującym energią miłości, która jest energią leczniczą. Czyli najlepiej pokochaj siebie, a jak nie dajesz rady, to zwierzaki ci w tym pomogą. Kolejną czakrą jest czakra gardła. Tu jest ważne, żebyśmy wszystko, co nam gdzieś tam leży, mówiąc po polsku, na żołądku, żebyśmy umieli to wypowiedzieć. Jako konsultantka totalnej biologii zalecam i uczę wyzbywania się emocji. Każda emocja, która w nas głęboko siedzi, która jest wręcz zepchnięta gdzieś do podświadomości, prowadzi niestety do chorób. Dlatego dzięki dobrze funkcjonującej czakrze gardła potrafimy te emocje wyrzucić, a tym samym oczyścić nasze ciało i je uzdrowić. Kolejną czakrą jest czakra trzeciego oka. Tutaj przychodzi nam się zmierzyć w zasadzie z tym, co się w tej chwili dzieje. Czy umiemy odróżnić iluzję od rzeczywistości? Czy poddajemy się temu, co się wokół dzieje? U nas w domu od ponad 20 lat nie ma telewizora, nie używamy radia i dzięki temu mamy naprawdę szczery i taki głęboki wgląd w to, co się dzieje, ponieważ nie pozwalamy na to, by ktoś nam przekazywał wiadomości, które koniecznie chce sprzedać, tylko
my sami wybieramy wiedzę, która nam pomaga. Przy tej czakrze trzeba powiedzieć, bądźmy obserwatorami, nie uczestnikami. Bądźmy trzeźwi w patrzeniu na tym. A dzięki temu nie będziemy dostarczali sobie niepotrzebnych, tych toksycznych emocji. I w tej chwili już dotarliśmy do czakry korony. Jest to przestrzeń, w której dokonujemy najgłębszych, najprawdziwszych wyborów. Albo jestem i wiem, albo wchodzę w przestrzeń ego i odcinam się od wszystkich i od wszystkiego. Jeśli chcesz prawdziwie poradzić sobie w tej przestrzeni, to tak jak nasz mistrz uczy, nie szukaj na zewnątrz, poszukaj wewnątrz. I to w zasadzie tutaj to, czym chcieliśmy się podzielić. Pragnę jeszcze tylko powiedzieć, że naszymi słowami, mottem naszego życia są dwa słowa. Miłość i wdzięczność. Za każdą chwilę, za wszystko, co dostajemy. I małego, i wielkiego. I to jest gwarancja zachowania zdrowia. Równowaga w tych wszystkich naszych centrach, dobrze płynąca energia, to jest po prostu zdrowe ciało, zdrowy duch. Harmonia i jeszcze raz harmonia. Dziękujemy. Atma Malik. Atma Malik. आत्मा मालिक। अब इसके बाद आत्मचिंतन एवं ध्यान का पाठ होगा। Now we will follow this session of meditation। ध्यान के लिए आसनस्थ होकर सीधे बैठ जाइए। Sit down comfortably and straight in any asanas। अब दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रख दीजिए। Keep your both hand on both knees in ज्ञान मुद्रा। अपनी आंखें बंद कर दीजिए। भीतर उतरकर हृदय चक्र पर आत्म रूप का चिंतन एवं ध्यान कीजिए। Slowly close your eyes and try to concentrate on the holy image of Atma Swarupa in our heart. अगले कुछ मिनट तक ध्यानस्थ होकर आत्म स्वरूप का चिंतन करें। We will continue to be in this state of meditation for few minutes. ध्यान के पश्चात आरती के साथ समापन करेंगे। After meditation, aarti will take place and thereby today's session will end. आत्मा मालिक।
Gurudev's universal divine dictum. The only truth in this universe, according to Indian philosophy, is the Atma, soul, self, universal energy, consciousness, or God. That is the sole reality. Everything else is perishable. Innumerable changes happen in nature, but the Atma always remains constant. It neither has a beginning nor an end. It is immortal. The Atma, soul, existed before the concept of any other form of God. Contemplation and meditation on the Atma, even for a moment, can lead us towards the experience that we and the Atma are the same. Self-realization. This is the same state we seek to achieve by the practice of yoga. The Atma, soul, is present in one and all and resides in our heart. The easiest and the most effective way to attain the state of yoga is to meditate on the Atma in our heart. Since the Atma is formless, without any physical properties, it is easier if we meditate on form. The most effective being that of the Sadguru, one who is constantly absorbed in Atma, and constant meditation on his form in one's heart will surely lead to self-realization. The Atma, soul, is omnipotent, omnipresent, and omniscient. It does not belong to any particular country, religion, or caste. Every human being can attain God by means of worship and contemplation on the Atma. Jesus Christ, Prophet Muhammad, Shri Krishna, Guru Nanak, Lord Mahavir, Prophet Zarathustra, the Buddha, and many other saints throughout history all attained self-realization, becoming one with God by constant meditation and contemplation on Atma. बाहर क्या ढूंढता है ईश्वर वहाँ नहीं है बाहर क्या ढूंढता है बाहर क्या ढूंढता है ईश्वर वहाँ नहीं है कर ले तू खोज दिल में ईश्वर का घर वही है बाहर क्या ढूंढता है आनंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वादि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुतम नमामि कापूराची आरती करितो प्रेमे सद्गुरुला भावे सद्गुरुला सच्चिदानंदे रूप पाहुनि आनंद घाला सच्चिदानंदे रूप पाहुनि आनंद झाला देह कर्दळी उकळुनी शुद्ध कापूर काढिला
कापूर काढियला भक्ती बळी मी हाती घेऊनी लावू ज्योतीला हो भक्ती बळी मी हाती घेऊनी लावू ज्योतीला ज्ञान ज्योती लावूनी या ओ वाळू हरिला हरिला ओ वाळू हरिला चिन्मय रूप पाहुनी तन्मय ओ तो हरुणा हो चिन्मय रूप पाहुनी तन्मय हो तो हरुला कापूराची आरती करितो प्रेमे सद्गुरुला भावे सद्गुरुला सच्चिदानंदे रूप पाहुनी आनंद झाला हो सच्चिदानंदे रूप पाहुनी आनंद झाला आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांड नायक आत्मा सबका मालिक आत्मा सबका मालिक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक तूच निर्मिले विश्व हे सारे तू सर्व आधार तूच निर्मिले विश्व हे सारे तू सर्व आधार देवी देवता संत रूपाने तू घेसे अवतार देवी देवता संत रूपाने तू घेसे अवतार असून याही एक असून याही एक तुझी रूपे अनेक तुझी रूपे अनेक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक परम पिता तू अमुचा देवा आम्ही तुझी संतान परम पिता तू अमुचा देवा आम्ही तुझी संतान देहाचा गणभूता मानितो किती अमुचे अज्ञान देहाचा गणभूता मानितो किती अमुचे अज्ञान हा देह म्हणजे नाही मी हा देह म्हणजे नाही मी हे नवते ठाऊ कर आम्हाला नवते ठाऊ कर आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक देवांचा तू देव आत्मा असून हृदयात देवांचा तू देव आत्मा असून हृदयात घाल बिना वेळ वाया बाहेर शोधण्यात घाल बिना वेळ वाया बाहेर शोधण्यात चुकलो देवा क्षमा असावी चुकलो देवा क्षमा असावी नमितो मस्तक चरणी नमितो मस्तक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक निराकार तुझ हनुमंताने पाहिली राम रूपात निराकार तुझ हनुमंताने पाहिली राम रूपात कुणी पाहती बिंदू रूपात कुणी ओंकारात कुणी पाहती बिंदू रूपात कुणी ओंकारात आम्ही पाहू तुझला
आम्ही पाहू तुझला हृदय आत्मरूपात हृदय आत्मरूपात आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक दया सागरा दया करी रे लोटू नको दूर दया सागरा दया करी रे लोटू नको दूर ध्यानामध्ये तुझ्या चरणी राहू मन स्थिर ध्यानामध्ये तुझ्या चरणी राहू मन स्थिर आत्मदर्शन भावे आत्मदर्शन वावे आता आसहीच एक आता आसहीच एक आरती सळ प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सळ प्रेम जय जय आत्मा मालिक ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांड नायक आत्मा सबका मालिक आत्मा सबका मालिक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक अलिंग लोटांगण वंदीन चरण डोळान पागिन रूप तुझे प्रेमी अलिंग आनंदी पूजन भावे वाळीन म्हणे नमा त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्यादृढं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसिन्देन वा बुधात्मना वा प्रभुतभावयज्ञं सकलपरस्मै नारायणादि समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णनामदरं वसुदेवं सुन्दरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रवरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सदा सर्वदा योग तुझा घडावा तुझे कार्य देह माझा पडावा उपेक्षु नको गुणवंतानंता सद्गुरु समर्था मागणे घेशियाता ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे मीठे वितो मस्तक जा जा ठिकाणी तेथे सद्गुरु पाय तुझे सदोनी सद्गुरु समर्था मी बाळतानी तुझीच सेवा करू काय जाणे अन्नाय माझे कोटान कोटी सद्गुरु समर्था घालावी पोटी अनंत कोटी ब्रह्मांडायक राजाविराज योगिराज परब्रह्म सच्चिदानंद श्री सद्गुरु विश्वात्मक गुरुदेव की जय जय सबका
का मालिक आत्मा सबका मालिक आत्मा सबका मालिक आत्मा